I witajcie w pierwszym odcinku z gry Silent Hill. Tak jest, będziemy ciupać Silent Hilla. Jak widzicie, już coś testowałem. Tak, ponagrywałem. Nawet nagrałem jeden odcinek, ale mi nie wyszedł. Czekajcie, bo się w kable poplątałem. God damn it. Fejle na sam początek. Kurwa, tak będę pukał, stukał, trzaskał. Może być słychać pada, niestety, bo będę grał na padzie. Za pomocą X-padera, niestety sam Silent Hill nie obsługuje padów. I to tyle. Dobra, klikamy start, nie? No. I zagramy sobie na poziomie easy, ze względu na to, że chcę tą grę przejść sobie na spokojnie, po prostu. Nie chcę się męczyć z zagadkami, a wiem, że w Silent Hillu są trudne w chuj. To zaczynamy. 3, 2, 1, start. Już słyszę, że mam grę za głośno. Ogólnie będzie mały problem z filmikami, bo znam się jak diabli. Filmiki będę wam wrzucał ogólnie, te renderowane. Będą dostępne spokojnie na Let's Playu, tylko tyle, że będą wrzucone z YouTube'a. Harry biegnie. Biegnij, Harry. Run, Harry, run. I jak sami widzicie, mamy polską wersję, tak? Mamy polską wersję i mamy ją po polsku, po prostu. Jest. Musimy grać po polsku. Od Abaddona, chyba najsłynniejsze spolszczenie do tej gry. Tak swoją drogą, to jest też wybór... to jest też mój wybór, jeśli chodzi o trudność, bo to spolszczenie nie do końca jest spolszczone. A teraz zrobimy grę w bambuko i nie pójdziemy tam, gdzie mamy iść, tylko pójdziemy sobie inną drogą i zobaczymy, co tu jest. Bo powinniśmy iść w tamtą stronę i szukać Cheryl. Idźmy tu. Ciekawe, co tu znajdziemy. Połazimy sobie trochę po Silent Hill na sam początek. O, mamy... Aha, tutaj jest nasz samochód z intra. Spoko. Ale ładnie jest zrobiony ogólnie. Fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Bardzo ładnie. A tu co? Aha, a tu nic. Zawalony tunel. No tegoż się... Aha. Tu mam inwentarz. Będę ogarniał klawiszologię. Nie mam mapy do tego miejsca. Aha, tutaj mamy zmianę kamery. Okej.
Trochę w ciulatym miejscu sobie ją dałem, ale trudno. Idźmy na drugą stronę. Tutaj to są dopiero, kurna, szerokie ulice. Ja mówiłem, że szerokie ulice są w Silent Hill 2, gdy w niego grałem i gdy go dla was nagrywałem, ale to... Jezus, czujecie, jaki szeroki samochód musiałby być, aby się zmieścić na tym pasie ruchu? Tak, to jest, kurwa, jeden pas. Autobus, smutne autobusy, giganty. O, tutaj coś jest. Niestety zamknięte. A tu? Niestety nie da się tutaj nic zinteraktywować. Interaktywujemy cokolwiek, nie da się. Skręćmy teraz tutaj, tu jest parking. O, i tutaj są otwarte drzwi, możemy tutaj wejść, fajnie. No i co? Kroki? Słyszysz kroki? Gdzie słyszysz kroki? Stary, ja nic nie słyszałem. A jednak gra nie jest taka głupia, mimo tego, że ma już chyba z 15 lat. I nie dała się zrobić w bambuko i wrzuca nam po prostu to, co mamy zobaczyć. Czyli filmik z... Cheryl? Cheryl. Is that Cheryl? 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 Das ist Cheryl. That is it. Nieważne. Where are you going? Na zakupy do Biedronki. Hey, wait! Stop! Nie. Idę sobie kupić My Little Pony. My Little Szpony, tak. My Little Szpony, pozdrawiam z tej strony kapitana Surprise'a. I dalej mamy w dupie grę, nie idę za Cheryl. Idę tam, zobaczmy co tam jest, bo tam mnie ciekawi, bo to był no parking. Dobra, nie będę parkował, przynajmniej się postaram. Wow, fajnie, można tu wleźć. Okej, okay, tu mamy... Lepiej podążę za Cheryl. Nie, ja wiem co chcę zrobić, chcę iść tutaj. Nie rozumiesz tego, Harry. Aż ty jest uparty, ja... Nie przegodasz, chopa, no nie przegodasz. Ja bym sobie tą grę zapisał. Zapisuję się chyba tym przyciskiem. Chyba tak. Teraz tak. Powiedzcie mi, którym... Tym się wybiera zapisy. Tak jest. Dobra, okej. Okay. Tym się loadinguje. Okej, okay, okej. Okay. Doszedłem do wszystkiego. To już jest sukces. Ta gra wyszła mniej więcej w tym samym okresie, co... No, wygadaj się. Wyszła mniej więcej w tym samym okresie, co Resident Evil 1. Ale przewyższała Residenta pod tym względem, że jest w pełni trójwymiarowa. Resident był... W Residencie były tylko postacie trójwymiarowe. Gdzieś ty tam, Henry? Harry wszedł. Harry, wyłaź stamtąd. Nie grzeb po koszach, stary. Bez jaj. A, śmietniki! Śmietniki! Prawie jak naleśniki? Prawie. Furtałka się zamknęła. Ja znam początek gry, to jest... Znam... Początek, sam początek, dosłownie sam początek. Co do, co to? Nie ma jak... Pełne treści wysławianie się, Harry. To fakt. Słyszycie w tle... syrenę? Syrena, tak bardzo kojarzona z Silent Hillem, a wprawdzie, z tego co pamiętam, sama syrena występuje tylko w jedynce. W dwójce, trójce, czwórce, piątce, bodajże i nie ma. Nie wiem jak w piątce, ale w jedynce, dwójce, trójce, boże, w dwójce, trójce i czwórce i nie ma. Nadchodzi ciemność. Gra mimo tego, że jest stara i brzydka. Daje po dupie. I to grubo. Pikseloza pełną gębą. Ale naprawdę... Klimat jest chorowózkowo-krzywokołowy. Tak swoją drogą, na czym ten wózek się kręci, się to kółko? Ono lewituje. Mój Boże! Lewitujące kółko od wózka. This is straszne. I dosłownie, dokładnie... Kropka w kropkę jest ta scena wyjęta z... Znaczy, w filmie jest wyjęta z gry. Kropka w kropkę jest zekranizowana i naprawdę polecam wam pierwszy film Silent Hill. Dlaczego tylko pierwszy? Bo drugi zsie i to grubo. Oh fuck, już mam gęsią skórkę. Nie jest ciemno, bo niestety jest dopiero chyba 18:30, ale naprawdę klimat w tej grze rozpieprza mózg. Pełno truposzy.
pełno krwi. Co to jest? Jezus obdarty ze skóry, bez twarzy. Ukrzyżowany na drucie kolczastym. Podpal go, podpal. A, fuck, maluchy, dobra. Dobra, maluchy, come on, zostawcie mnie, panowie, panowie. Co za dzieciarnia, no. Jezus Maria. I teraz może być ścina. A może nie. Sybil Bennett. Willkommen. Was I dreaming? Ja się w tym czasie napiję, jak on śnił. Tak, każdy Silent Hill się zaczyna w ten sposób. Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. W każdym Silent Hillu umieramy, a później okazuje się, że śnimy. Na samym początku. Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. Co on tam tą lewą ręką robi? Patrzcie, ludzie. On jest... Oż ty, Harry. Nie wiesz, co się stało. Ja wiem, co ty robisz tą lewą ręką. Mam takie jedno podstawowe pytanie dla tych, którzy posiadali PSX, ale ja akurat byłem tą osobą, która napieprzała w tym czasie w Commodore. I Pegasusy. Czy naprawdę w PSX się ten obraz tak falował? Czy to występuje tylko na PC-tach i na emulatorach? Bo naprawdę to wygląda dziwnie. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Częstotliwością odświeżania ekranu? Czy tym, że teraz gramy na cyfrowych ekranach, a nie na analogowych? Nie wiem. Tak swoją drogą. Harry. Harry Mason. Dubbing w tej grze się. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. Ale niestety to gra z lat 90. Bodajże 98 lub 9 rok. Z tego co pamiętam. Tak, dzwoń po posiłki oczywiście. Akurat się dodzwonisz, głupia pindo. A Harry ma spodnie prawie pod pachami. My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. A tam nie możesz, da se radę, zdolna jest. Po co ci broń? Zabijesz wszystkie potwory ketchupem. Drugą twoją bronią alternatywną będzie musztarda. Take this and hope you don't have to use it. Tak, oczywiście, głupia policjantko Bennett. Oddaj pierwszemu lepszemu gościowi swoją broń. Poza tym, czy to jest legalne, aby policjant oddawał broń służbową obcemu gościowi w dziwnych spodniach i w kolorze kupy kurtce z gaciami pod pachami. I'll be back with help as quick as I can. A ja myślę. Dobra, możemy łazić po tym barze. Weźmy sobie health drinka, który tutaj nazywa się syropem ziołowym. Tak, to spolszczenie ma kilka dziwnych patentów. Znalazłem latarkę. Mogę ją zapalić? Nie, jeszcze chyba nie mogę. Aha, tu jest jeszcze mapa. Weź mapę, dziecko, weź. Dobra. Jest jeszcze mapa, teraz możemy iść tam. Tam ta książeczka, ten notesik to jest save. W rezydentach save zapisuje się na maszynach do pisania tutaj w notesach. Nóż kuchenny, weź syrop ziołowy, tak. Jezus Maria, tłumaczu mój drogi, kochany. Przyjebałeś z tym syropem. Radyjko, mein Gott. What's that? Radio. What's going on with that radio?
Opętał go szatan. Szatańskie radio. To popełniłem jeden błąd. Nie wyjąłem se broni. Ale teraz to zrobimy. Ha, 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 ha. Dobra. Weźmy sobie może... A spróbujmy nożem. W sumie czemu by nie. A fakt, nie ten przycisk, sorry ludzie. Muszę ogarnąć sterowanie. Zaciukaj tego nietoperza giganta. Fuck, jednak lepiej jak wezmę pistolet. Ale już go trochę uszkodziłem. Jeszcze go przeładujmy. Dobra, jest przeładowany. Nie ten guzik, goddamn, sorry. W takim razie gin! Maro nieczysta, dobra, zdechło. Nic, no... Ktoś spuścił trochę uranu, bo miał za dużo. No i dzieje się tak, jak się dzieje, niestety. Przykro mi bardzo. Wyłaź stąd, Harry. Aha, jeszcze po radyjką musisz iść. No dobra, no okej, rozumiem. Nie musisz się bulwersować, stary. Naprawdę. Weź to radio i nie gadaj. I wyłazimy stąd. Z tego baru. Bar jak się nazywa? Bar 5 chyba, tak? Kafe 5. Z tego co kojarzę. Tak jest. Gdzie mogła pójść Cheryl? Może sprawdzę tamtą olejkę. A sprawdź! Oczywiście musisz mi to pokazać na mapie, no jak żeby inaczej. Dobra, okej, wiem. W prawo, pierwszy zakręt w lewo i później drugi też w lewo. Kocham to w Silent Hillach. Nigdy nie wiadomo, kaj iść. Trendy iść i gdzie podążać. Ups, abyś Harry przywalił w ścianę. To by mogło być dość mocno przykre. To co to jest za miejsce? Da się tu wejść? Nie, niestety się nie da. Szkoda. Dobra, teraz skręćmy w lewo czy w prawo. Mówiłem w prawo, ale pewnie mam iść w lewo. No oczywiście. Standard u mnie. Biegnij. Po tych gigantycznych ulicach, szerokich na 7 pasów. W końcu to Ameryka, w sumie nic mnie tutaj nie zdziwi. A tutaj? Algeron. Spoko. Dziwne miejsce, dziwna nazwa. Jakiś bar ze striptizem pewnie, albo gay bar, gay party. I teraz skręcamy tutaj. Tu będą pieski i ja se ucieknę przed nimi, bo ich nie lubię. Tak, w tej grze się więcej potworów omija niż atakuje, także spadamy, a ty zeskakaj tam. Robię dzikie uniki. Przełaź przez tą furtkę. No. Jedynie w takich ciasnych miejscach będziemy... będziemy... reagować na ich... intensywne ataki. Dobra, idziemy w to samo miejsce, które nam się śniło. Mam nadzieję, że tutaj już tych dzieciaków nie będzie. Tak swoją drogą wyciągnę sobie nóż. Bo szkoda amunicji w pistolecie. Sorry, musiałem harknąć. Mam do was jedno pytanie. Chcecie te odcinki... Ja na razie te odcinki będę rozciągał. Będą w 16:9, tylko Harry będzie dość gruby. Teraz pytanie do was, czy chcecie, aby te odcinki tak wyglądały, czy chcecie je mieć z paskami po bokach? Bo jeśli nie przeszkadzają wam paski po bokach i wolicie mieć paski po bokach niż rozciągniętego Harry'ego, to spoko, nie ma problemu. Co my tu mamy? Okładka notesika, ten rysunek to ja. O mój Boż! Cheryl, nie jesteś zbyt uzdolniona, to na pewno. To pierwszy obrazek, który namalowała Cheryl, gdy jej dałem ten notes na jej piąte urodziny. No jak na pięciolatkę, to rysuje tragicznie. To trzeba jej przyznać. To school. Do szkoły. Dobra. No tak. She's at the school. Okej. A szkoła na drugim końcu mapy, no oczywiście, standard. Fuck. Dobra, tu jest jeszcze rura. Tą rurę da się podnieść? Da się podnieść, tak jest. I weźmiemy sobie tą rurę, nie wczytuj mi tu nic. Wyekwipujmy tą rurę. Zapiszmy grę. Idźmy dalej.
Odcinki będą trwały tak... No Boże, Harry, gdzie ty biegniesz? Odcinki będą trwały tak po 20 parę minutek. Będą dość długie. Nie będą krótkie, nie będą to 10-15 minutówki, tylko tak od 20... A tam coś jest? Od 20 do 30 minut. Zamierzam tak dość mocno intensywnie przeszukiwać pomieszczenia, jak to w Silent Hillu. Lepiej nie omijać najmniejszych drzwi, bo można źle skończyć. Piesek. I teraz musimy udać się do szkoły, czyli tak, w lewo... pierwsze skrzyżowanie w lewo. Dobra, cały czas w lewo, tak? Tak. Fuck, to nie jest atak, to jest atak. Zasadź mu gazela. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, omijamy piesecki. Nie lubimy piesecków, niech nas gonią, tak? Całe stado nas będzie gonić, 30 psów. No, a jak żeby inaczej? Jezu, co ci twórcy gier mają do tych biednych pieseczków? Ja nie rozumiem tego. W lewo. Chyba. Tak, w lewo, pierwsza aleja w lewo. Po lewej. Sama lewica, wszystko lewaki. Bookstore, dobra, sklep z książkami. Ten tu leci, partyzant pieroński. O! Właśnie, tu się chyba idzie do jakiegoś budynku, nie? Do którego się idzie, a nie, do tego, on jest tak jakoś, nie do tego, on jest tak jakoś inaczej oznaczony. Znaczy jest taki większy niż inne i jest obok niego psia Buda, z tego co kojarzę i pamiętam. Początki będą w miarę proste i to jest chyba ten dom. Albo i nie. Nie wiem. Nawet nie wiem, czy po tej stronie w ogóle. Chyba nie. Coś tam pamiętam. Wiem, że w psiej budzie będzie klucz. Tu możemy teoretycznie iść. Najbardziej wkurzającym potworem są właśnie te cholerne nietoperze. Strasznie. Tam bym szedł zobaczyć, co tam jest. Ten se leci, niech se leci. Nic, ławeczka, okej. Okay. Harry, spadaj. Fuck. Będą nam robić krzywdę. Powiem wam, że kurde, to jest... te stwory są jakie są, ale naprawdę... Jak przelatuje mi nad łbem, to dostaję ciarek. Autentycznie. Dobra, gdzie mam iść? Gdzie ja w ogóle jestem? Czemu ja poszedłem tu? Szkoła jest za mną. God damn it. Spadaj. Buraku jeden. Nie waż się mnie tknąć. Po drugiej stronie też są domki. Nie. Po drugiej stronie są sklepy, jest skrzynka na listy. Teraz tak, mam tu iść czy nie? A spróbujmy. Nie pamiętam dokładnie, jak się do tej szkoły szło. Wiem, że nie jest to proste. Fuck sake! Dobra, spróbujemy to coś ubić pistoletem. Podbiegnij do piesecków i je kopnij. No kopnij tego psa. Aha, tamtego możesz kopnąć, bo tamten jeszcze się rusza. No właśnie, weź go dobij. Niech zdechnie. Tutaj mamy dużą apteczkę. Dlatego warto było zmarnować trochę amunicji. Weźmy sobie to... rurę. W ogóle zobaczmy jak się... No, w ogóle to jestem prawie na wykończeniu. Wziąłbym sobie health drinka. Nie, tu skul widziałem. Nie muszę oglądać jeszcze raz. Dziękuję ci, Harry. Wyjdź. Jeszcze nie ogarniam klawiszologii, ale postaram się to zrobić jak najszybciej. Jezus, nie ten guzik. Aha, trzymając, walimy w dół. Naciskając, robimy takie coś. Okej, okay, karate, kido, się wszystko ogarnięte. Teraz tak, dobrze idę. Chyba tak, okej, okay, idziemy tędy. Idziemy tędy, idziemy tędy. Tu mamy jakąś dróżkę. Żebym się znowu nie posunął w jakieś złe miejsce. Nie, posuwam się ogólnie rzecz ujmując dobrze. Chyba. Dobra, spróbujmy iść tu. Harry, idź. Harry! Idź, na jakiej stronie my jesteśmy? Tak, i są te sławne urwiska. I mam kolejne rysunki. Buda, ulica Lewina. O, właśnie. I to mi dużo tłumaczy, bardzo. A tutaj? Coś dźwigniesz tu? Nie? Dobra, a ja tam nie będę szedł, bo Harry może się spierdolić na dół. A to nie byłoby miłe. Psia Buda przy ulicy Lewina. Gdzie jest ulica Lewina?
czytam Lewisa. Boże, jest ulica Lewina. Dobra, to tutaj gdzieś jest psia Buda w takim bądź razie. Idąc wzdłuż tej ulicy będzie gdzieś psia Buda. Weźmy se tu, może tutaj jest psia Buda. Nie. Na razie są... O, jest psia Buda, dobra. Piesecku, spadaj. Jezus Maria. Kurde, im jest ksywdzi. No dobra, biegnij. Wiedziałem. Dobra, jeden zaciukany. Dobrze poszło. Ała. Nie chciałbym umrzeć w pierwszym odcinku. Dociukaj go. Tak jest. Teraz tego. Dobra, poszło łatwo i o to mi chodziło, dlatego wybrałem łatwy poziom trudności. No, weź go dobij. Pięknie. Kopniak go wykończył, czy jeszcze nie? Wykończył go, bo się krwią zalał. Okej. Buda. Zajrzyjmy do psiej budy. Klucz do domu był ukryty w budzie. Wziąć. Jak najbardziej, mój ty. Henry, Harry. Użyto klucza do domu. I zanim będziemy sobie szperać po domku, to ja sobie łyknę wody. I podziękuję wam za wspólną grę i wspólny pierwszy odcinek Silent Hill. Trzymajcie się, cześć, i do następnego odcinka w Silent Hill. Nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie, najlepiej komentarza, możecie również zostawić łapkę. Czy w górę, czy w dół, to już wasz wybór. Trzymajcie się, cześć, yo!